serdecznie, witam członków Rady, witam Państwa nie będącymi członków Rady i niniejszym zaczynamy kolejną sesję. Szanowni Państwo, otwieram 29. sesję Rady Gminy Świętej Soszowice, zwaną na dzień 29 stycznia 2013 roku na godzinę 16:30 w siedzibie Rady Gminy Świętej przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Posyłam Państwu listę obecności, swojego odpisywania się na nią i proszę o uzupełnienie. Również informuję Państwa, niebędących członkami Rady, że lista obecności dla gości nie jest obowiązkowa do podpisu. Jeśli ktoś z Państwa chce się podpisać, to proszę bardzo, jeżeli nie, to absolutnie takiego obowiązku bardzo nie ma. Dziękuję. Zatem. Zatem proszę. I przechodzimy do projektu porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum mamy za sobą. Lista obecności jeszcze nie wróciła, ale widzę, iż z całą pewnością kworum posiadamy. Przechodzimy zatem do punktu drugiego, to jest przyjęcie porządku obrad 29. sesji w Radzie Gminy Świętej Soszowice w Soszowice. Informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynęły wnioski o odstąpienie od wymogu określonego w ustępie 4, paragraf 19 regulaminu 910. Będziemy te wnioski przegłosowywać. Natomiast ja też mam taki pomysł i chciałbym skorzystać z przysługujących mi kompetencji jako przewodniczącemu Rady 910, ażeby udostępnić głos osobom, które nie są członkami Rady, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym wystąpieniem. Bo tego punktu nie ma w porządku obrad. Rozumiem, że tak. Zatem, Szanowni Państwo, ja w tym momencie zgłaszam następujący wniosek, który będziemy za moment głosować. Mianowicie proponuję, aby po punkcie drugim, to jest przyjęcie porządku obrad, nastąpił zapisać punkt trzeci, brzmiący wystąpienie osób nie będących członkami Rady Gminy 10, a wszystkie pozostałe punkty, ażeby zmienił numerację, przyjmując numer kolejny, to jest o jeden większy niż to macie Państwo w tym porządku, który znajduje się przed Wami. I w tym momencie będziemy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciw, proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. I mam jeszcze zapytanie do Pana Inspektora, ile osób jest obecnych w zasadzie? Jest 19. Zatem wszyscy oddali głosy i stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Przechodzimy zatem teraz do głosowania tych poszczególnych wniosków. Druk numer 1. Przez 303 przez 2013 odstąpienie od wymogu przyjętego w ustępie 4, paragraf 19, regulaminu 910. Jest to dotyczy projektu uchwały autorstwa zarządu. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek, druk numer 2, przez 304, przez 2013. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Planowania Przestrzennego. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek numer 3 przez 305 przez 2013 dotyczy projektu autorstwa Komisji Budżetowej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że ten wniosek został przyjęty. Teraz tak. Od druku 4 do druku 9. Szanowni Państwo, nie posiadacie przed sobą kopii tychże projektów, a to w tej przyczyny, że wnioski te, znaczy nie wnioski, tylko projekty uchwał zostały doręczone przewodniczącemu tuż przed sesją. Za tym idzie, ażebyście Państwo wiedzieli, o czym procedujemy, ogłaszam w tej chwili 10 minut przerwy celem skserowania tych wniosków i doręczenia ich Państwu. Doręczono formularze będące projektami uchwał. Ponieważ doszli nowi mieszkańcy, tak, drodzy Państwo, to ja zapraszam tutaj do środka przede wszystkim, żebyście się Państwo pokazali.
Zapraszam, zapraszam, chętny. Jeżeli Państwo chcecie się podpisać na liście obecności, to jest tu lista i proszę bardzo, zapraszam. Ale informuję, że ma też obowiązki. Jeżeli ktoś chętny, to proszę bardzo, jeżeli nie, to nie ma potrzeby. Jeśli ktoś przyjdzie nowy, pisz panu, że proszę pan mówić, że kto chętny, tu jest lista, i zapraszam też na salon, tam trzeba gdzieś tam w komentarzu próbować. Szanowni Państwo, skończyliśmy na, jeśli dobrze pamiętam, druku 3, numer 3, prawda? Przechodzimy do wniosku dotyczącego druku numer 4, przepisu 6, na 13, dotyczącego projektu uchwały autorstwa Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał, proszę podnieść rękę. Poproszę o przeliczenie obecnych na sali radnych. 16. 16. Na ten dwie osoby opuściły salę obrad, wszyscy oddali, nawet 3, tak? Czyli mamy 19 w tej chwili. Ale 16 na pewno w sali. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 5 przez 307 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Komisji Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 6, przez 308, przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk numer 7, przez 309, przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk numer 8 przez 310 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk numer 9 przez 311 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Przechodzimy tym samym do głosowania nad przyjęciem porządku obrad 29 sesji Rady Gminy Sędziowskiej Słoszowice. Informuję Państwa, że wszystkie wnioski zostały przyjęte. Co więcej, został przyjęty w głosowaniu mój wniosek o umieszczenie punktu trzeciego, to jest wystąpienie osób niebędących członkami Rady Gminy 10. I z tymi poprawkami, które przyjęliśmy, teraz głosujemy projekt porządku obrad na tej obecnej sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że porządek obrad, projekt porządku obrad został przyjęty. Tym samym przechodzimy do punktu trzeciego. To jest wystąpienie osób niebędących członkami Rady Gminy 10. Proszę bardzo, pan radny Jończyk się zgłosił. Pan? Chciałem poprosić o zrobienie przerwy pół godziny, którą poświęcimy na posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego. Będą tutaj przedstawione członkom, wszystkim chętnym, autopoprawki naszego projektu uchwały, który był zgłoszony na poprzednim posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego. Okej. Ja się do tej pory przychylam i tym samym ogłaszam półgodzinną przerwę. To jest do godziny 17:35.